Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku 7 sezonu 2 rozdziału w grze Fortnite. Moi kochani, mamy nowy sezon w grze Fortnite, więc jeżeli jarasz się i podoba ci się nowy sezon, strzelaj łapeczkę w górę, ponieważ w dzisiejszym odcinku kupimy aż 100 stopni karnetu bojowego. Z okazji nowego sezonu postanowiłem, że też rozdam dla moich wspierających z kodem FAREL 10 razy karnet bojowy, więc jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, mój drogi przyjacielu, wpisuj kod FAREL do sklepu, a w sekcji komentarzy napisz, który skinu z karnetu bojowego ci się najbardziej podobał i napisz też tam przy okazji swój nick z gry Fortnite. Wyniki konkursu ogłoszę już w 2 następnych odcinkach. W pierwszym, który pojawi się za kilka godzin, będzie to moja reakcja na nowy sezon, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na ten odcinek za kilka godzin. A 5 kolejnych osób ogłoszę już w jutrzejszym odcinku. Jaki to będzie odcinek, na razie wam nie zdradzę. Jeżeli szukacie jakichś fajnych koszulek, zapraszam wszystkich oczywiście na pixieshop.pl, gdzie znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy! Okej, moi kochani, godzina 10:15 i serwery już są uruchomione, więc wbijamy, od razu nas wita nowy ekran wczytywania i... Nagle pojawiło się reszta. Jan Kowalski, głos został zniekształcony, żeby chronić tożsamość, tak? Niesamowici oni są. Mamy statek UFO. Okej. Ćma leci do światła. Choć dziwne zjawiska nie są nawet nieodpadną nowością, to jeszcze nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś... Batman! Batman był po prawej stronie na ekranie, a to chyba siedział Superman. Proszę, niech będzie nowa mapa, please. Ja pierdziele, co to jest? Nie no, Morty, jak będzie Morty w gierce, znaczy Rick, przepraszam, Rick and Morty, to już jest mistrzostwo świata. Ja oglądałem wszystkie sezony Ricka and Morty'ego na Netflixie, więc polecam każdemu, koniecznie obejrzyjcie, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Fortnite, sezon 7, inwazja. No dobra, powiem wam tak, wygląda to nieźle. Okej. Okay. Pada do wody. I? To koniec? Karnet bojowy, sezon 7. Dobra, słuchajcie. Nie mamy wiele czasu. Stoimy u progu wojny. Okej. Z wrogiem, którego nie rozumiemy. Będziemy walczyć z robotami? Szanse wyglądają marnie. Nie, kosmici są też. Nowe bronie. Cube jakiś. O kurde, ale to jest sztos. Nowe bronie, super, zarąbiście. Ale mamy coś, czego im brakuje. Rika! Porąbanego Rika, który ma Portal Gana? No coś takiego. Nieważne, czy jesteś stąd. Nie, jak będziemy latali statkami kosmicznymi, to nie wytrzymam, nie? Naprawdę, nie wytrzymam. Okej. Okay. Tak, są statki kosmiczne! I jeśli chcą wojny, dostaną ją. Ale ten sezon będzie sztosem, nie? Już to czuję. Nie no, ten laser jest przekozacki, widzieliście? Wystarczy, że trzymamy. I wiązka światła atakuje, ale zarąbiste. Karnet bojowy, odbierz! Okej. Okay. Dlaczego odebrałem od razu wyposaż? 5 gwiazdek bojowych? Zasoby sezonu... Czekaj, czekaj, zasoby sezonu 7 używane do zdobycia nagrodki na to bojowego. Co my teraz będziemy za gwiazdki zdobywali karnety? Gwiazdki bojowe. Zgadnij 5 gwiazdek bojowych, a za każdym razem, gdy awansujesz na wyższy poziom, wydawaj gwiazdki bojowe, aby otrzymać nagrody karnetu bojowego w wybranej kolejności. Dalej! Zbieraj artefakty obcych, rozsiane po wyspie lub znajdź je w kosmicznych statkach. Skrzyniach, przepraszam. Nowe skrzynie będą. Wydawaj artefakty obcych, by zdobyć style dla spersonalizowanego stroju Kimery. Okej. Okay. Ukończ zadania otrzymane w postaci... Dobra, dobra. Aha! Tak wygląda teraz karnet bojowy. Czyli mamy cały jakby secik, że to możemy sobie coś za... Nie no! Paluch rybny! Najlepszy plecak ever! Najlepszy plecak ever! Statek kosmiczny! Nie no, poczekajcie! Na początku wejdźmy do sklepu. Wejdźmy do sklepu. Przed zakupem pamiętajcie, żeby użyć kodziku FAREL. Będę wdzięczny każdemu, kto mnie wesprze. Kodzik resetuje się co tydzień. FAREL przez 2L. Powrót na początek. A my kupujemy od razu... Za 319 zł fałdolców, let's go! Okej, 13 000 fałdolców doładowane, zarąbiście. I teraz wchodzimy w karnet bojowy.
Kup poziomy, czekaj, kup karnet bojowy, nagrody, dodatkowe nagrody. Jak to teraz się kupuje? Tutaj, okej. I lecimy. Lecimy do fulla. Kup poziomy. Dajemy na stówkę. Plus 10, plus 10, plus 10. Wow, zrabatowało nam się 12 950. Kosztuje karnet bojowy. Wow. Kupujemy, a wy zostawcie 99 razy łapkę w górę. Kup poziomy, przytrzymaj. Okej, przytrzymałem, żeby przypadkiem nie kupić. 495 gwiazdek bojowych. Coś pięknego. Odbieramy. I teraz te gwiazdki normalnie ładuję w karnet. Karnet bojowy. Zbierz wszystko, strona pierwsza. Rozumiem, ten karnet bojowy jest podzielony na strony. Dobra. Mamy ikonę sztandaru. Super plecak na dzień dobry od razu. Pięknie. Malowanie. Smugi w kształcie UFO. To jest jakiś dziwny plecak. Malowanie broni. 5 fałdolców. Co? Fałdolce? Teraz, znaczy 10, 100 fałdolców, przepraszam. Statek UFO. Oraz ekran wczytywania. Lecimy z drugą stroną. A, i teraz będzie nam dodawało po prostu, tak? Co to dalej było? Malowanko. Emotka. Gitara. Bardzo fajny zbierak. Zarąbisty. Sztandar. Nutka. Ej, fajna, fajna. Ekran wczytywania. Welcome aliens. Dobra, i mamy skin. Słonko. Wow, I don't believe in humans. W skali od 1 do 10 daję jej 5. Nawet spoko. Lecimy dalej. Kolejny ekran czytywania. Co to jest? Pan Dynamit? Pana Dynamita jeszcze nie widziałem, więc może się pojawi jakiś taki skin. Nowa lotnia. Do tego smugi. Wow, nawet fajne. Nie wiem, czy tam jakieś stickery odklejają się. Tak, i tutaj jest cały ten zestawik. Tutaj mamy też plecaczek. Not alone, malowanie, taniec. Okej, okay. Nie wiem, czy to nie ma praw autorskich, więc zgaszę. I do tego mamy jeszcze podróżniczka słonko. Dobra, czegoś nie ominąłem? Nie, lecimy dalej. Czwarta strona. Od skina. Gugimon. O kurde, to mi się podoba. Ja lubię takie dziwne skiny i to mi się podoba. I coś mi się wydaje, że będziemy jeszcze edycję skina. Siekierka do niego takim jakby... czym? Pokrowcu takim. To jest właśnie ekran wczytywania tego Gugimona. Gugiego. Zarąbista lotnia, nie no sztos. Ale nie można teraz obracać, rozumiecie? Nie można obracać przedmiotów w koło w lobby, dziwne to jest. Fajny plecaczek, zarąbisty. Do tego malowanko, piosenka Gugiego. Na pieńku. No dobra, lecimy dalej, taka trochę straszna, creepy. Joy. No, nie jest taki fajny. Czwóreczkę bym mu dał, smugi. Efekty graficzne, no... Od pory doby na wyspie zależą efekty graficzne. Spoko nawet. Plecak słaby. Fałdolc. Ikona sztandaru. Suwak pod szepką. Słabe. Moim zdaniem oczywiście. Ekran czytywania. Nowe miecze. Fajny ten kotek jest przy nich. Czy co to jest? Coś takiego. I lecimy dalej. Albo zajączek. Kolejny skin. Druga skóra. Ale to jest OP. Już widzę te trole tym skinem. Legendarny. Do tego mamy miecze. Znowu ten plecaczek. Ej, tam w tym plecaczku coś rośnie z tyłu. Widzicie? To jest chyba pakiet galaktyczny słoneczny. Okej, okay, pewnie będą jakieś zadania, że musimy jakieś zbierać roślinki. Tak mi się wydaje bynajmniej. Spray, no i mamy koteł, ale zarąbisty. Zarąbisty ten miałczek i paluch rybny. Totalne szefy. Od teraz się tak witamy, widzowie. Salut. Lecimy dalej. I mamy tak. Malowanko. Smuga. Taka nawet fajna. Lotnia. O kurczę, ciekawa, ciekawa. Płaszczka. Kosmiczna płaszczka. Słabe malowanie. Kilo taki sobie, bo był już taki w sklepie. I mamy plecak, tak? Coś jak się nazywa, chłop. Ale czemu jestem obrócony? Nie mogę ich obracać. To jest najgorsze. Coś jest zbugowane jeszcze w lobby. I mamy takiego Zyga. Słaby. Słaby moim zdaniem. I to jest ta pani, która chyba jest ze zwiastunów, tak mi się wydaje. Ona fajna i ona mi bardzo mocno przypomina z bajki The Simpsonowie tego psychopata, co chciał Barta zabić. Kto ogląda Simpsonów, ten wie. Fajny mieczyk, podoba mi się. O, patrzcie, Billa numer 8 jest plecak, zarąbisty. I fajny ekran wczytywania, super, to wygląda kozacko. Dziewiąta strona i co my tutaj mamy? Malowanie, krówka. Muzyczka. F-
Fajna? Jest! W końcu jakiś siedzący taniec, emotka. Zarąbiste, zarąbiste. Lezaczek i elo. I sobie leżysz na plaży jak szef. Zyk, nocny ogień, słaby. No i ta pani już w krótszych troszeczkę włosach, ale gorsza niż tamta, moim zdaniem oczywiście. No i mamy Rick Sanchez, wariat! Mój ulubiony skin chyba w tym sezonie. Do tego jest robot podający masło? O, okej. Bezsensowny. Ale to chyba jest z tego. Tak, to jest plecak Ricka. Okej. A miał takiego robocika, który mu pomagał, to prawda. Rick and Morty możecie obejrzeć na Netflixie. Tutaj lotnia do Ricka. No i Morty jako młotek. Jezu, ten Morty jest biedny wszędzie. Taniec Ricka? Tak, ale ma prawa autorskie, na szczęście jest ściszony. I to, moi drodzy, jest tyle! To jest koniec karnetu! 100 stopni! Za setny poziom jest Rick Sanchez! No niesamowita sprawa! Niesamowita sprawa! Mam nadzieję, że wam się podobało! Pamiętajcie, że dzisiaj będzie kolejny odcineczek z gry Fortnite, reakcja na mój sezon, więc zapraszam was za kilka godzin, zostawcie łapeczkę w górę, jak dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu, jaki skin wam się najbardziej podobał, bierzcie udział w konkursie, wyniki już w następnym odcinku, trzymajcie się! Cześć!